Dzień dobry. To jest rozmowa z panem Zbigniewem Tymułą, starostą powiatu mieleckiego. Panie starosto, w związku z objęciem przez pana stanowiska starosty niedawno temu, około 2 tygodni temu, poprosiłbym o odpowiedź na kilka pytań. Po pierwsze, jakie pan planuje takie najważniejsze, doraźne, takie na pierwsze tygodnie i miesiące ewentualne zmiany organizacyjne i kadrowe w urzędzie w starostwie powiatowym w Mielcu? Pierwsze tygodnie mojego urzędowania chciałem w pierwszym momencie podziękować wszystkim wyborcom, którzy obdarzyli naszą partię Prawo i Sprawiedliwość wysokim zaufaniem. I myślę, że na tym się mieszkańcy naszego powiatu nie zawiodą. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, jesteśmy w czasie przedświątecznym, noworocznym. Na taką rozmowę pana redaktora zaproszę po nowym roku. Są plany. Pierwszy mój plan to jest przeniesienie budynku, siedziby urzędników z tego budynku na ulicę Wyspiańskiego, a na temat organizacji urzędu i reorganizacji porozmawiamy po nowym roku. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie może drugie pytanie, też taka sprawa bieżąca, która się zdarzyła pod koniec poprzedniej kadencji samorządu powiatowego, mianowicie protesty pielęgniarek w szpitalu. Jak ten problem jest rozwiązywany, czy może już jest rozwiązany? No, te protesty zaczęły się w połowie tamtego roku. Ja między innymi prowadziłem debatę, wspierałem pani pielęgniarki. Tak się złożyło, że w tej chwili jako starosta prowadziłem debaty. W piątek pozytywnie zakończyły się protesty. Panie pielęgniarki dostały 1,5 miliona brutto. Nie tylko pielęgniarki, personel średni, chcę zaznaczyć, nie tylko pielęgniarki. 1,5 miliona brutto na podwyżki, które od 1 stycznia będą wypłacone. Może mam tylko takie pytanie, skąd się wzięły te pieniądze, jeżeli poprzednie starostwo nie mogło ich znaleźć, skąd pieniądze teraz? Wzięły się ze szpitala. W każdej firmie prowadzonej przez 23 lata firmę, jak powiedziałem wcześniej, trzeba w pewnym momencie przyciąć sobie pasa troszkę. Pan dyrektor dostał takie polecenie, 1,5 miliona znajdzie w przyszłorocznym budżecie i te pieniądze. Ja rozumiem, więc to są pieniądze z oszczędności, czy może też w grę wchodzić kredyt ewentualny dla szpitala? O kredycie nie mówimy, dlatego że dla mnie w oczkiem wokół jest szpital. Jeżeli dojdzie do kredytu tylko na pierwsze miesiące, żeby panie pielęgniarki, personel średni chce już od stycznia podwyżkę, także ewentualnie poręczymy te 200-300 tysięcy, żeby na te 2 pierwsze miesiące, zanim już płynność finansowa się rozkręci, żeby miał, ale kredytu nie będzie. My musimy zachować płynność, my musimy utrzymać szpital, bo naprawdę jest to oczkiem nie tylko w mojej głowie, ale myślę oczkiem w głowie wszystkich mieszkańców powiatu. A jeżeli ubędzie, że tak powiem, z budżetu szpitalnego 1,5 miliona złotych, czy to nie pogorszy jakości świadczeń? Myślę, że nie. Są takie miejsca i punkty, które ma osobiście przekazać mi pan dyrektor na piśmie, że nie. My chcemy podwyższyć standard leczenia, a nie obniżać. Także niech się państwo nie przyjmują, będzie dobrze. Takim gorącym tematem również z ostatnich miesięcy poprzedniej kadencji samorządu powiatowego to była problematyka inwestycji drogowych, w tym głównie lokalizacji przeprawy drogowo-mostowej na Wisłoce w Mielcu bądź w jego okolicach. Jak będzie z tą koncepcją poprzednią starostwa, czy będą jakieś tutaj zmiany? Ja od samego początku, kiedy my przystąpili do opracowania koncepcji, powiedziałem tak, że do Danga trzeba dwojga. My jako starostwo powiatowe nie będziemy w stanie realizować tej inwestycji i wybór koncepcji północnej przez Żanowice dla mnie był wyborem złym. Ja jako jeden z radnych 25 nie głosowałem za tą koncepcję, postawiłem swoją koncepcję południową, co wszyscy byli przerażeni, a na tą chwilę tak się składa, że dalsze działanie w kierunku budowy tego drugiego mostu musi leżeć w rękach pana marszałka, który pochodzi z Mielca, i my się razem wspólnie z marszałkiem doprowadzimy do szybkiego powstania tego mostu i mam nadzieję, że to będzie na stronie południowej, o czym ja mówiłem przy opracowaniu tamtej koncepcji. Wracając jeszcze do tych tematów drogowych, przy budowie obecnej obwodnicy Stuszowa do Połańca było sporo kontrowersji w związku z brakiem rond.
między innymi w Kliszowie i tutaj też Pan brał udział aktywny w tych działaniach. Czy zostaną podjęte prace, żeby no, tam usprawnić tamtą komunikację, włączanie się do ruchu? Tak, myślę o tym. Według mojego zdania był to wielki błąd, był to czas zaniechania wcześniejszych władz, chociaż już nigdy się nie wypowiadam, bo mówię, że ronda blokują przejazd. No zapraszam tych, co podejmowali tę decyzję na drugą stronę Wisły. Tam są jedna ronda, drugie ronda, naprawdę super sprawa, pięknie to wygląda. Nie blokują, a bezpieczeństwo jest. No tu jedyne wyjście, jakie w tej chwili przede mną będzie stało, to mogę w miejscach, tak jak na przykład Kliszów, najbardziej ruchliwy teren, bo przecina w środku całą i dużą miejscowość. Będę walczył i myślę, że w niedługim czasie muszą tam powstać światła. Aha, czyli w pierwszej kolejności światła, a czy jest możliwość przeprojektowania, żeby tam powstały ronda? Na tę chwilę się nie będę wypowiadał na ten temat. Rozumiem. Także takim tematem, który pojawiał się w ostatnich miesiącach, czy też może roku, tutaj działalności samorządu powiatowego, to były takie może mniej ważne sprawy, ale ważne dla społeczności lokalnych, czyli fermy, na przykład norek, czy zakład utylizacji odpadów w gminie Tuszów Narodowy. Czy tutaj starostwo jakoś będzie próbowało rozwiązać te problemy? W jakim kierunku to pójdzie? Oj, na pewno tak, panie redaktorze, nie wiem, czy pan jest dobrze zorientowany, ale temat fermy norek to właśnie ja podjąłem. Jako pierwszy radny, ta ferma pierwsza powstawała właśnie w mojej gminie Dąbrzowice. Następna powstała w Łączkach Brzeskich. No już było po fakcie. Temat już był nie do ruszenia praktycznie. No teraz ci właściciele fermy norek no będą przed nowym starostą odpowiadać. A kwestia tego zakładu utylizacji w gminie Tuszów? Tam osobiście bym się nie angażował, ale myślę, że kolega wójt z Tuszowa Narodowego, jeżeli się zwróci tylko do mnie, podejmę odpowiednie działania, kroki, żeby ci ludzie mogli tam spokojnie żyć, bo nie może tak być, kiedy przyjeżdżałem. Naprawdę to jest prawdziwe wsypisko śmieci. Nie może takiego miejsca tam być. Taką dużą dziedziną działalności starostwa powiatowego to jest oświata, to są szkoły średnie, szkolnictwo średnie. Jakie ewentualnie tu zmiany, nowe pomysły także do realizacji? No, jeżeli chodzi o szkoły, dla mnie młodzież to jest podstawa, bo my się starzejemy, młodzież wchodzi, także taka jest kolej rzeczy. Chodzi mi, żeby młodzież była dobrze wykształcona, przygotowana, żeby ta młodzież została dalej tu w Mielcu, żeby mieli zaplecze godne do XXI wieku. No powiedzmy sobie szczerze, no nasze hale sportowe praktycznie nie mamy wcale, nasze boiska przy szkołach no urągają wielkiej krytyce. Dzisiaj wioski mają lepsze boiska. Gminy mają lepsze hale sportowe, dlatego moim takim priorytetem będzie wybudowanie przynajmniej jednej, dwóch konkretnych hal sportowych, w którym młodzież mogłaby spokojnie. Ja rozumiem, że planowany remont, modernizacja boiska w pierwszym liceum tutaj będzie realizowana w pierwszej kolejności. Tak, jak najbardziej. To już jest zapisane w budżecie, to już z panem dyrektorem rozmawiałem w pierwszej kolejności, bo naprawdę tam w ogóle warunków bezpieczeństwa na tym boisku nie ma, już nie mówię, że to wygląda. Czy jakieś lokalizacje, przynajmniej tej pierwszej hali sportowej, już padają? Nie, w głowie już mam, ale na razie nie będę ujawiał tajemnicy. Rozumiem. Jeszcze jedna sprawa, mianowicie tu środowiska prawicowe od wielu lat zgłaszają postulat przeniesienia pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej na cmentarz żołnierzy radzieckiej. Jeżeli by to było możliwe i starostwo to poprze, to jakie tutaj jest zdanie pańskie w tej sprawie? I druga sprawa, Mielec nie może znaleźć miejsca dla pomnika Jana Pawła II, już świętego, czy tutaj nie byłoby dogodne takie miejsce przed starostem właśnie w tym miejscu? Bardzo dobra sugestia, jeżeli tylko ktoś się zwróci, a myślę, jakby się uda usunąć ten pomnik, ja tu kiedyś do jednych z mediów mówiłem, najlepiej, żeby go ktoś ukradł, a resztę byśmy rozbili, ale myślę, że sobie poradzimy z nimi. Czas działania po nowym roku będzie zmierzał ku temu, żeby ten pomnik, czy na cmentarz, chociaż na cmentarz to się raczej będzie wątpiący temat, bo tu nikt nie zginął, tylko to jest pomnik wdzięczności. Może go gdzieś do muzeum przekażemy, oczywiście za darmo, z transportem go dostarczymy. Rozumiem. Mamy okres świąteczno-noworoczny. Czy zechciałby Pan jakiś przekaz dla mieszkańców? Życzę Państwu, wszystkim mieszkańcom całego powiatu, gościom, którzy przyjadą odwiedzić rodziny, życzyć spokojnych, rodzinnych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, z optymizmem patrząc na przyszłość, żeby 2015 rok już przynosił jakieś zmiany, chociaż 2015 będzie jeszcze ciężkim rokiem, ale w 2016 roku naprawdę będziemy się już mogli czymś konkretnym pochwalić. Dziękuję bardzo za rozmowę.